Nie wygrałam w totolotka. Nie dostałam spadku po bogatej ciotce. Porzuciłam codzienność znaną, bezpieczną, choć niekoniecznie satysfakcjonującą. Zaryzykowałam. Razem z mężem i dziećmi wyruszyłam w drogę, nie wiedząc, co kryje się za kolejnym zakrętem. Szklarska poręba. Nowe miejsca, nowi ludzie, nowe ścieżki. Przeszkody i fascynacje. Wędrówki śladami artystów, odkrywanie ludzkich losów zaplątanych w wielką historię. Poezja i proza życia. Ja natrafiłam tutaj na takie historie i tej kolonii artystów, i historie ludzi, którzy tu mieszkali, że pomyślałam, że rzeczywiście mogę to spróbować napisać. Zastanawiałam się, czy napisać to w trzeciej osobie i dać te swoje przeżycia komuś innemu, ale stwierdziłam, że jednak straciłaby na tym taka autentyczność. To jest jedyna książka, która nie jest fikcją literacką, z tych, które napisałam do tej pory. Tę maszynę dostałam na bardzo, bardzo okrągłe urodziny. Tak. I piszę sobie na niej pierwsze zdanie książki, nad którą pracuję. Sprawy życiowe układały się tak, że warto byłoby coś zmienić, ale dlaczego tutaj? Właściwie Szklarskiej nie znałam, kiedy się tu przeprowadzałam. Raz byłam parę godzin w Muzeum Ziemi Juna, Kamieńczyk. Później jakiś krótki weekend majowy w Szklarskiej. I zdecydowaliśmy się, że przeniesiemy się właśnie tutaj. I do tej pory właściwie, chociaż mieszkam tu już prawie 10 lat, jak wychodzę z domu, często mam takie wrażenie, że jestem na wakacjach. Dla mnie to pierwsze spotkanie było za krótkie. Jej wystarczyło. Zdążyła mnie oczarować. Przywitała deszczem, błysnęła tęczą, zawirowała suknią z mgieł. Pozwoliła poczuć chłodną gładkość skał i miękką zieloność mchu. Szeptem górskich strumieni obiecywała, że to tylko przedsmak. Na miejsce pierwszej randki wybrała Muzeum Ziemi Juna, stary, kamienny dom, który przetrwał wiele. Pragnęła oszołomić mnie bogactwem skarbów? Czy też liczyła na to, że poczuje historię, którymi przesiąkły kamienne mury? A może po prostu chciała, żebym kupiła tam broszkę z agatem? Agat wzmacnia pewność siebie, sprzyja akceptacji wydarzeń i dodaje odwagi, żeby zacząć coś na nowo. Wiedziała, że mi się przyda. Nie pokazała mi wiele. Nie zdradziła żadnej ze swoich tajemnic. Rozbudziła pragnienie, dając możliwości zaspokojenia. Wyjeżdżałam ze Szklarskiej Poręby z niedosytem. Nie wiedziałam jeszcze, że za kilka lat tu wrócę. Że znajdę tu swój dom. Ona wiedziała. Niekoniecznie są książki, które czytam, bo ja w większości polegam na bibliotekach. Natomiast mam książki, które są po prostu mi potrzebne, albo wiążą się z jakimiś wspomnieniami, albo z autografami autorów mam. Tu jest cała półka związana ze Szklarską Porębą. Ja z tym chodziłam po Szklarskiej Porębie w plecaku, szukając różnych miejsc. Tutaj w monografii widać, ile rzeczy pozaznaczałam różnych. Nie było to lekkie, nie wiem, ile to waży. To jest to artysta i kolonia artystyczna właśnie w XX wieku, polsko-niemiecka, z jakiejś wystawy, także tutaj sporo różnych ciekawostek można znaleźć.
No to właściwie to była moja pierwsza taka większa książka, bo zaczęłam od wierszyków dla dzieci. Mhm. Natomiast tę pisałam dość długo. I to jest historia całkiem zwyczajnego chłopca, który odkrywa zapomnianego przy remoncie gdzieś tam półtora roku temu misia i ten miś nagle zaczyna się do niego odzywać i okazuje się, że ten chłopiec ma do spełnienia misję w krainie Ailarips, która jest krainą taką równoległą, powstałą z myśli, wyobrażeń, uczuć i tak dalej. Także są tam i istoty przyjazne, ale są i niebezpieczne i miejsca również niebezpieczne. Zawsze też lubiłam anioły. Kiedy się tu przeprowadziliśmy, miałam już całkiem sporą kolekcję. Padł pomysł, żeby dom był pod aniołem. Ale pod jakim? No i wędrownym. Tak też zostało. Właściwie to całe życie wędrujemy. I bardzo się cieszę, że zawędrowałam z rodziną tutaj właśnie, w Karkonosze. Coś tutaj nas przyciągnęło. Siła, która jest w tym miejscu, energia, z jednej strony przyjazna, ale nie taka cieplutka, tylko taka mocna, wymagająca szacunku. I jeśli się okaże ten szacunek, jeśli się wejdzie w ten świat, to wtedy zdarzają się niespodzianki, odkrywa się różne rzeczy. Czasami można ją wyczuć, kiedy się idzie po tej ziemi, kiedy dotyka się kamieni, szczególnie tych omszałych, kiedy dochodzi się do jakiegoś strumienia, których jest tu mnóstwo. Czasami jest to jakiś zarys chmur na niebie, tak jak dzisiaj był niezwykły. I często zdarza się tak, że chociaż tyle lat tu mieszkam, spojrzę na Szrynicę i okazuje się, że wow, jeszcze takiego widoku nie widziałam. Miejsce wybrało mnie, czy ja wybrałam to miejsce. Bywa różnie, czasami bardzo trudno, ale nie zamieniłabym tej mojej ścieżki na żadną inną.